Siema, hejo! Był pod wpływem, nie? Ja dzisiaj przyjechałem sobie potrenować. Jutro jedziemy na zlot do Bydgoszczy, czyli jutro ścigacz. O kurde, śmieci ktoś tu wyrzucił, ja pierdzielę. Od tej opony i bory, ja pierdzielę. Szot po prostu. Gdzie tylko nie pojadę, te śmieci. Tragedia. Ludzie to jednak świnie. Na kole z treningu i ze spotkania z motocyklistami, ale wyjechałem. Raz, że nie pojeździłem na tym kole, bo za duży wiatr, zimno, motocykliści nie wyjechali, mało ich, nie wiem, z czym motocykle spotkałem raptem. Nic się po prostu na mieście nie działo, tylko śmieci znalazłem tam na tych Willy Boysów. Ktoś przyjechał, wyrzucił piękną, wielką oponę mi zostawił i z 5-6 worów czarnych. A na mieście, no to sami uwaleni jacyś. No i co, no przyjechałem, ale słuchajcie, mam pomysł świetny. Taki pomysł świetny, że się w pale nie mieści. Już wam opowiadam. Tomek mówi, że jedziemy na Posadowo we wtorek, nie? Ja już mówię, tak się wyjeździłem i kładem, i beton po tych żwirowniach, nie? I tak kurczę, znowu na tą żwirownię jechać. Jedynie no tam, że do ekipy pojedziemy i będzie wesoło i będzie fajnie. Ale wjeżdżając tutaj do garażu, to ja sobie takie coś wymyśliłem. Słuchajcie. Wszystkim już byłem na żwirowni. Nawet skuterem byłem. Ale pitbike'iem, KXD-kiem jeszcze w Leku nigdy nie był. Czyli biorę tego naszego KXD-ka pitbike'a. I teraz ja bym chciał chłopaków zaskoczyć i nie wziąć, nie wezmę Bety, nie wezmę Raptora, tylko patrzcie co wezmę. KXD-ka. No słuchajcie, po to jest ten KXD, żeby tym jeździć. To czy ja będę jeździł Betą, czy ja będę jeździł KXD-kiem, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że chłopaki będą zadowoleni z tego, że wziąłem właśnie tego potwora. Zobaczymy, jak to się sprawdza. My praktycznie tym jeszcze nie jeździliśmy. Oj, to trochę to siedzenie się trzeba na trytkę zrobić. No Sania potrzebował.
trzeba było ssania mu. No i co? Fajna będzie zabawa z tym KX-dekiem. Naprawdę, mówię wam. Po prostu już się nie mogę doczekać, kiedy pojadę. Pitbike'iem jeszcze nie byłem na tym, na żwirowni. No, ekipa oszaleje, jak zobaczy mnie na pitbike'u. Wszyscy będą mi zazdrościć i każdy będzie chciał się tym golnąć. Nie, uwierzcie mi, to będzie chyba najlepszy wyjazd, jaki w ogóle był na żwirownię. Leku na tym sprzęcie. Cała ekipa będzie nim jeździć, to będzie taki test, próba wytrzymałości naszego KX-deka, tak zwanego Chińczyka. Jeżeli rama nie pęknie, silnik wytrzyma, to któryś z widzów dostanie od nas w prezencie właśnie tego KX-deka. Także no, szykują się fajne odcinki. Mam nadzieję, że wytrzyma do środy, bo do widza jedziemy w środę też pojeździć właśnie tym KX-dekiem. Także słuchajcie, no próba odpalenia. Jeżeli odpali, no to go we wtorek pojutrze biorę na żwirownię. Czyli bleka na KX-deku i vlogi z KX-deka, to takiego czegoś to jeszcze nie było na kanale. To czekajcie na odcinki. Nara, hejos.